Jak zostać zbawionym od piekła? Jedyna droga do nieba to jest taka, jak mówi Słowo Boże. A Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, rozdział 3, werset 23, że wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im chwały Bożej. I Biblia definiuje grzech jako przekroczenie prawa lub złamanie praw Bożych. Jako grzesznicy stoimy winni przed Bogiem i potępieni. Już Jakub w rozdziale 2, w wersecie 10 mówił, że kto zachowa całe prawo, a jednak uchybi w jednym punkcie, jest winny wszystkiego. Niewątpliwie my wszyscy, ty i ja, popełniliśmy wykroczenia przeciw Bogu, nie trzymając się Jego uprawnień, nie uwzględniając Jego uprawnień. I zrobiliśmy to naszymi myślami, naszymi słowami, naszymi czynami. Pan Jezus Chrystus powiedział, że kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, popełnił z nią cudzołóstwo już w swoim sercu lub w swoim umyśle. Już samo to daje nam wiele do myślenia. Standardem ustanowionym przez Boga jest doskonałość. Coś, co jest niemożliwe i nieosiągalne dla ludzi rozumiejących, że jeśli prawo ma być zachowane w ogóle, to całe prawo musi być zachowane. Jeśli weźmiemy Mateusza 5,48, to znajdujemy tam takie słowa, które nas od razu wysyłają do piekła. Mateusza 5,48 mówi tak. Bądźcie tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Kto to powiedział? Pan Jezus. Czyli masz być tak doskonały, jak Ojciec w niebie doskonały jest. Masz być doskonały jak Bóg, jeśli chcesz o własnych siłach dostać się do nieba. Czyli takie jest wymaganie Boże. Albo jesteś doskonały jak Bóg, albo nie jesteś doskonały jak Bóg i idziesz wtedy tam, gdzie zasłużyłeś. O ile nie zadziała to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Częściowe posłuszeństwo jest niewystarczające. Doskonałe posłuszeństwo jest konieczne. Galacjan 3, rozdział, werset 10, ma też nam wiele do powiedzenia. List do Galacjan. Galacjan 3, rozdział. Werset 10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Także Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Rzymian 6, 23. W tym wersecie Rzymian 6, 23 mamy powiedziane: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kiedy umrzesz fizycznie, kiedy umrę fizycznie, kiedy umrzemy fizycznie, nasze ciało będzie leżeć w ziemi, ale śmierć ciała nie narusza życia duszy. Nie ma odcieni szarości, nie ma neutralnego gruntu, nie ma ziemi niczyjej. Albo będziesz spędzać wieczność w niebie z Bogiem, albo w płomieniach, w miejscu oddalenia od Boga razem z diabłem i jego aniołami. I najważniejsza, pierwsza lekcja, jaką w wieczności człowiek musi zaliczyć, to jest tu jeszcze w czasie, gdy żyje w biologicznym ciele. I to jest uwierzyć w Pana Jezusa, przestać wierzyć w siebie, uwierzyć Panu Jezusowi, przestać wierzyć sobie, zaufać Panu Jezusowi, przestać ufać sobie.
Objawienie, 21 rozdział, 8 werset, Objawienie 21:8 mówi ze świętą powagą takie słowa. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ty nie jesteś sprawiedliwy. Ani jednego. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i wszyscy kłamcy będą mieli swoją część w jeziorze, które płonie ogniem i siarką. Wszyscy ludzie, z wyjątkiem Pana Jezusa Chrystusa, bo tylko Pan Jezus Chrystus był jedynym bez grzechu. Tak, drogi przyjacielu, jesteśmy skazani na piekło, jeśli ufamy samym sobie. Jesteśmy skazani na piekło, jeśli nie ufamy Jezusowi. Jesteśmy skazani na piekło, jeśli wierzymy samym sobie. Jesteśmy skazani na piekło, jeśli nie wierzymy Jezusowi. Jesteśmy skazani na piekło, jeśli wierzymy sobie. Jesteśmy skazani na piekło, jeśli nie wierzymy Jezusowi Chrystusowi. Przestań ufać sobie, zaufaj Jezusowi. Jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują Zbawiciela. Na szczęście Bóg wymaga doskonałej sprawiedliwości, którą zapewnia sam Bóg. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset mówi, że uczynił Pana Jezusa grzechem za nas, odnosząc się do Chrystusa, który nie znał grzechu, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą. Możesz to przeczytać w drugim liście do Koryntian. Drugi list do Koryntian, rozdział 5. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 21. Werset 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg zesłał swojego jednorodzonego syna, który narodził się z dziewicy, prowadził bezgrzeszne życie, umarł na krzyżu za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał. To jest dobra nowina. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 3. Mówi nam wyraźnie, że najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Tak apostoł Paweł przekazał, że przede wszystkim, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z pismem. I że został pogrzebany, i że zmartwychwstał, i trzeciego dnia, zgodnie z pismem, jak Biblia mówi, zmartwychwstał. I Biblia mówi w liście do Rzymian, 5 rozdział, werset 8, Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak, Bóg okazuje nam swoją miłość w tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem objawionym w ciele i umarł za wszystkie twoje grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Pan Jezus Chrystus przelał swoją krew na krzyżu jako zapłatę za grzechy całego świata. Jezus Chrystus powiedział o sobie w Jana 14:6, że ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nie przez uczynki, nie przez chrzest, nie przez obecność w kościele lub na zgromadzeniach religijnych, nie przez modlitwę, nie przez spowiedź, wyznanie lub wezwanie,
nie przez pastora, księdza, papieża, popa, lidera, nie przez Marię, nie przez Mahometa, nie przez Buddę. Pan Jezus tylko jest drogą. List do Efezjan, rozdział 2, werset 8 mówi, że łaską jesteście zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to nie z was samych, to jest dar Boży. Nie z uczynków, aby się żaden człowiek nie chlubił. Zauważ, że Biblia mówi, że zbawienie nie jest z was samych, ale raczej jest to dar Boży. Co oznacza, że jest to dar Boży. Aby było to nie naszą nagrodą, ale Bożym darem. Jeśli ktoś by ci powiedział, albo ja bym ci powiedział, że pójdę do nieba, bo jestem dobrym człowiekiem, czy powiedziałbyś, że ufam Jezusowi, czy też raczej, że ufam samemu sobie? Pomyśl o tym, co by było, gdybym powiedział, że pójdę do nieba, bo zostałem ochrzczony, lub chodzę do kościoła. Czy powiedziałbyś, że ufam Jezusowi i temu, co Jezus zrobił za mnie, dla mnie, czy raczej ufam sobie? Sobie i temu, co zrobiłem, co robię, co obiecuję robić w przyszłości. Co jeśli pomyślałbym, że pójdę do nieba, bo staram się przestrzegać przykazań lub odwracam się od swoich grzechów. Komu ufam? Oczywista odpowiedź brzmi, sobie samemu ufam raczej, grzesznikowi niż Zbawicielowi. I było proste pytanie w Dziejach Apostolskich, postawione komuś, kto ufał samemu sobie, bo był wielkim, potężnym człowiekiem. W tamtym czasie był strażnikiem więziennym i miał wielką władzę nad więźniami. Ufał samemu sobie, to on był dla więźniów raczej kimś, niż potrzebował kogoś. I ten ktoś to był strażnik więzienny i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, powiedział, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I na to piękne pytanie postawiono jeszcze piękniejszą odpowiedź, a oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Prosta sprawa, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I to jest bardzo ważne. Jedyną rzeczą, jaką człowiek może zrobić, by być zbawionym, jest jedyna rzecz, którą musi człowiek zrobić. To jest jeden, jedyny warunek, a jest nim wiara w Jezusa Chrystusa. Jan, rozdział 3, werset 15, mówi, że jest to takie proste, jak spojrzenie na węża. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 15. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli kto wierzy w Niego, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Także Ewangelia Jana 3, 36. Ta Ewangelia Jana 3,36 mówi, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. I także Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 47. Tu jest wyraźnie powiedziane, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Takie proste, takie jasne, takie oczywiste. I kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jakie to jest spójne świadectwo. Także Jan, 11 rozdział, 26 werset. Jan, 11 rozdział, 26 werset, mówi nam wyraźnie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? To jest dokładnie to, co Pan Jezus miał nam do przekazania. Zbawienie jest z łaski, przez wiarę, tylko ufając w Jezusa Chrystusa, ufając Jezusowi Chrystusowi, wierząc w Jezusa Chrystusa, wierząc Jezusowi Chrystusowi, Jego śmierć, Jego pogrzeb, Jego zmartwychwstanie. Niestety wielu jest
takich, którzy ufają swojemu zachowaniu bardziej niż Zbawicielowi. Ufają swoim dziełom, a powinieneś ufać Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi i Jego dziełu, którego dokonał na krzyżu. Galacjan rozdział drugi informuje nas w 21 wersecie. 2:21 Galacjan. Bardzo prosto nas mu tutaj informuje o tym, że nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus niepotrzebnie umarł. Tak, jeśli przez zakon, przez prawe uczynki jest możliwa do osiągnięcia sprawiedliwość, to wtedy Chrystus umarł niepotrzebnie. Innymi słowy, jaki jest sens tego, co Pan Jezus zrobił dla nas, jeśli zbawienie zależy od tego, co my robimy dla Niego? Bez sensu. Bez sensu. Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne w momencie, gdy jednostka wierzy w Chrystusa. Po to Pan Jezus umarł na krzyżu. Ufając tylko Panu Jezusowi Chrystusowi, masz zbawienie. Ufając tylko Jemu i natychmiastowo, nieodwracalnie jesteś wtedy zbawiony. To jest natychmiastowe, nieodwracalne wydarzenie. Ma miejsce z wiecznymi konsekwencjami na zawsze. I to jest oczywiste. Następuje w wyniku tego narodzenie na nowo, nowe narodzenie, ustanawiając trwałą więź, która nigdy nie może być zerwana. Więź z Bogiem, między człowiekiem zbawionym a Bogiem. Galacjan. 3:26 ma również nam wiele do powiedzenia na ten temat. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak. I wszyscy jesteśmy synami Bożymi. Nie przez chrzest wodny, nie przez dobre uczynki, nie przez uczęszczanie do kościoła, nie przez modlitwę, nie przez odwrócenie się od grzechów, nie przez inne rzeczy. Tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, tego co dokonał, przez wiarę w Chrystusa Jezusa, tak, gdyż Pan Jezus Chrystus nie miał grzechu, nie ma grzechu i bez grzechu. I Jezus Chrystus jest doskonałym Zbawicielem. Natomiast porównując z tym, co znaczy dla nas słowo dziecko, można powiedzieć, że jeśli dziecko twoje może popełnić jakiś czyn, to nie traci DNA potwierdzającego, że jest twoim dzieckiem. I dlatego też nie ma grzechu, który Syn Boży mógłby popełnić, przez co traciłby swoje synostwo i traciłby swoje zbawienie. To nie jest tak, że grzech jest bez konsekwencji, ale jeśli chodzi o zbawienie, jest bez konsekwencji. Także grzech niewiary nie jest grzechem oddzielającym od Boga. Jedyny grzech, który Pan Jezus powiedział, że nie będzie odpuszczony synom ludzkim, to grzech polegający na bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu. Niezwykły grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ale bluźnierstwo. Jeden, jedyny typ grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, czyli bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu. Natomiast jeśli chodzi o codzienne takie grzechy, które nas codziennie dotykają, albo którymi my dotykamy innych, to te grzechy nie są bez konsekwencji. Bóg obiecuje poprawiać i korygować swoje dzieci, swoich synów w miłości. O tym mówi list do Hebrajczyków, 12:6. Tam jest powiedziane, że kogo Pan miłuje, tego karci. I jest to warte zauważenia, że nawet biczuje każdego syna, którego przyjmuje. Rzeczywiście są konsekwencje
grzechu w życiu wierzącego. Jednak nie ma to wpływu na zbawienie. Bezpieczeństwo naszego zbawienia jest nie do przecenienia. I jest wyraźnie powiedziane w Hebrajczyku 12:6, gdzie mówi o tym, że kogo Pan miłuje, tego karze. Zauważ to i biczuje każdego syna, którego przyjmuje, wierzącego. I to jest, zauważ, że to dotyczy biczowania każdego syna, który przyjęty jest przez Boga i faktycznie, rzeczywiście istnieją konsekwencje za grzech w życiu wierzącego. Jednak bezpieczeństwo naszego zbawienia nie zależy od naszego zachowania. Bezpieczeństwo naszego zbawienia zależy od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus powiedział w na przykład Ewangelii Jana, rozdział 10, werset 28, ważne słowa na ten temat, że Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 rozdział, 28 werset. Ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus dał życie wieczne swoim wierzącym i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z Jego ręki. W jednym wersecie znajdujemy aż trzy wielkie prawdy dotyczące wiecznego bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa. I to jest bardzo ważne, że dla Boga to jest najważniejsza kwestia w relacji z człowiekiem. Posiadanie życia wiecznego to jest bardzo ważne. Ale co widzimy? Jakie trzy punkty tu widzimy? Po pierwsze, posiadanie życia wiecznego. Po drugie, obietnica, że nigdy nie zginiemy. Po trzecie, moc Bożej ochrony. Raz jesteś zbawiony, zawsze jesteś zbawiony. I pierwszy list Jana, 5 rozdział, 13 werset, także ma nam coś do powiedzenia. Pierwszy Jana, 5 rozdział, 13 werset, uczy nas: to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Te rzeczy mamy napisane tam przez Jana. My, którzy wierzymy w imię Syna Bożego, abyśmy zauważyli to i żebyśmy wiedzieli, że mamy życie wieczne i abyśmy wierzyli w imię Syna Bożego. Pragnieniem Boga jest, abyśmy wiedzieli, że mamy życie wieczne. Czy wiesz o tym, mój drogi słuchaczu? Jeśli ufasz sobie, czyli grzesznikowi, bo ty jesteś grzesznikiem, czyli ufasz grzesznikowi. I to jakiemu grzesznikowi? Takiemu, który zasługuje na piekło. Na co czekasz teraz? W zaciszu własnego serca, własnego umysłu połóż swoją ufność w Zbawiciela. Zaufaj Chrystusowi Jezusowi. Zaufaj Mu. Uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa zagwarantuje ci bezpieczeństwo wieczne. Więc jeśli uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli uwierzysz Jezusowi Chrystusowi samemu, Jemu, Jego śmierci, Jego pogrzebowi, Jego zmartwychwstaniu, jako jedynej nadziei na niebo, to masz pewność życia wiecznego. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli uwierzyłeś teraz, możesz śmiało oświadczyć: jestem zbawiony, jestem dzieckiem Bożym, jestem Synem Bożym, mam życie wieczne, jestem na mojej drodze do nieba i nie trafię do piekła. Jestem zbawiony, mimo że zasłużyłem na piekło, idę do nieba, na które nie zasłużyłem. Mimo że nie zasłużyłem na niebo, idę do nieba, a nie do piekła, dlatego że uwierzyłem Panu Jezusowi Chrystusowi, zaufałem Jezusowi Chrystusowi, uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa. Tak jest według Słowa Bożego. A jeśli jeszcze nie uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony.